Witam bardzo, bardzo serdecznie razem z kapitanem Lisowskim. Kłaniam się. Witam wszystkich wszemi wobec. Kapitanie, powiem szczerze, że z oczom swym nie wierzę. I czuję, że rymuję, bo to mnie przeraża, że o wojnie, o której jeszcze 2 miesiące temu rozmawiało się w zielonej poświecie, dzisiaj rozmawia się całkiem na serio. I z Allegro, z pewnego serwisu aukcyjnego wywaliło rację MRE. Ludzie wykupili. To już jest naprawdę jakieś dziwne. No więc może tak, nie mówmy o wojnie, tylko o bardzo wysokim zagrożeniu wojną, bo jeszcze przecież ona nie wybuchła w nowym wydaniu. No, tutaj przepraszam, zastrzeżenie. Nagrywamy to po południu 17 lutego 2022. Prawdopodobnie zanim tak, to się jest ważny update, przedworzy, tak. To prawdopodobnie uda mi się to puścić dopiero wczesnym rankiem 18. I biorąc pod uwagę, jak szybko są wydarzenia, to 18 może być już inna sytuacja. Także nagrywamy to po południu 17. Druga bardzo ważna informacja jest taka, że w pierwszej linii opisu jest link do kanału kapitana Lisowskiego, na którym obecnie znajdują się codzienne update'y wojskowego na temat sytuacji związanej z Ukrainą. Także serdecznie polecam i zapraszam. Tylko jeżeli uda mi się zgromadzić taki zasób informacji, żeby wypełnić racjonalnie 20-25 minut merytorycznym przekazem, to takie coś robię. Dzisiaj taki poszedł o 13 i skorzystam też z tych informacji, które w nim zamieściłem, tu w rozmowie z tobą, jeżeli dotkniemy tych elementów. Tak, ale zapraszam, drodzy państwo, zawsze i więcej źródeł informacji, tym człowiek lepiej poinformowany. Maciek, powiem ci szczerze, jeszcze raz, tak chciałem zasięgnąć opinii wojskowego, któremu ufam, bo w mediach jest tak gigantyczny szum informacyjny, że powoli zaczynam się gubić, zwłaszcza, że widzę, że w mediach robi się bardzo dużo takich nagłówków, które moim zdaniem trochę wprowadzają w błąd. Na przykład w Timesie, że rosyjski pocisk zniszczył przedszkole, a potem się okazuje, że to był rosyjski pocisk, ale wystrzelony przez separatystów. No to jest jednak zasadnicza różnica. To trochę tak jak polski samochód wjechał w tłum turystów, a potem się okazuje, że prowadził go Ahmed, tylko to był Polonez. To też jednak, pamiętacie, była taka akcja z ciężarówką, prawda? Gdzie próbowano zrobić z Polaka terrorysta, się okazało, że to bohater. Okazało się, że Polak zginął broniąc tego samochodu, no ale był i ludzi. Niestety w mniejszości. Dokładnie, panie świeci nad duszą bohatera, bo to jest bohater. Także właśnie się chciałem dowiedzieć, bo jak ty to oceniasz? Jakie jest twoim zdaniem prawdopodobieństwo różnych scenariuszy? W ogóle jakie scenariusze bierzesz pod uwagę? Jakie jest twoim zdaniem prawdopodobieństwo? I co najgorsze, jeśli zdążymy, jakie jest prawdopodobieństwo, to już jest bardziej polityka, więc to bardziej ja, że zostaniemy w ten konflikt wmieszani? Bo ja osobiście widzę, że PiS robi co za dużo, za dużo elementów naraz. To zacznijmy od tych scenariuszy, dobra? Scenariusze. Powiem tak. Scenariusze dzielą się u mnie akurat na te, które eksperci znani mi już skonfigurowali i podali oraz ewentualne te moje, które mam ze swoich źródeł. Oczywiście siłą rzeczy większość z nich się ze sobą w jakimś stopniu pokrywa, ale jest jeden, który od wczoraj mam w głowie i troszeczkę on wygląda, albo raczej ten wariant scenariusza, inaczej niż te, które przedyskutowywałem z kolegami. To może zacznijmy tak, od niego. Scenariusze, jakie mamy, to po pierwsze, obecnie zapowiadana, ale nierealizowana deeskalacja poprzez wycofanie wojsk rosyjskich z rejonu nadgranicznego jest faktem. Czyli więcej nawet wojska przybyło w pobliże szeroko rozumianego rejonu rozwinięcia, gdzie są siły rosyjskie, niż ich stamtąd ubyło. To po pierwsze. O tym było wiadomo już dla specjalistów wczoraj, dzisiaj potwierdził to w mediach Biały Dom, tak? Ich sekretarz obrony. Tak, do tego jeszcze... Rzecz druga. O, przepraszam. Rzecz druga. Tutaj w moim filmie, w moim vlogu powiedziałem o tym, że po pierwsze, Niemcy
wstrzymali urlopy, raczej przedłużyli stan wstrzymania urlopów w jednostkach reagowania kryzysowego. Niemieckie służby bezpieczeństwa ściągają, tak aby mieć ich najlepiej przed dniem jutrzejszym, swoich ludzi z branży, emerytowanych już i tym podobnych, albo jeszcze współpracujących, zwłaszcza kładąc nacisk na znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i tak dalej. Dodatkowo z nieoficjalnych danych, których nie byłem w stanie mocno, ale to mówię mocno potwierdzić, ale mam uzasadnione przesłanki ku temu, by twierdzić, że tak jest, jest to, że Niemcy wypełniły pomiędzy końcówką roku a dniem dzisiejszym swoje strategiczne magazyny gazu w 100%. Na koniec roku było to 42%, a w magazynach kontrolowanych przez spółki zależne Gazpromu było to 17%. Co dalej? Moi niemieccy współpracownicy i koledzy oceniają prawdopodobieństwo ataku rosyjskiego w zakresie niepełnoskalowym, tylko takim, który ma odciąć Zaporoże na 98% w ciągu najbliższych 72 godzin. Nie są to dobre wiadomości. I patrząc na to, jak dzisiaj wyglądał briefing sekretarza obrony USA, myślę, że to nie są odosobnione obawy. Ponieważ całe to wycofywanie wojsk rosyjskich oceniamy zgodnie jako eksperci, jako typową maskirowkę, która jednocześnie poprzez to, że jest ruch, bo teoretycznie wycofanie, tak, więc można ruszyć kolumny pancerne, wyprowadzić sprzęt z parków sprzętu, na które satelity ciągle patrzą, tylko że ruch jest nie w tą stronę, której należałoby się spodziewać. A to, że kilkanaście transportów zostało demonstracyjnie załadowanych, żeby wyjechać, to jest tylko kropla w morzu tego, co tam się znajduje. Dalej. Wzrasta liczba jednostek bojowych, świeżych w tym, w szeroko rozumianym rejonie, w którym oni się rozwijają do tego, żeby móc być użytym, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Teraz, jaka to jest odległość od granicy? Minimum tego, w jakiej odległości te jednostki się rozwijają i przygotowują, to jest taka, aby być poza zasięgiem typowej artylerii przeciwnika. Dla Rosjan przeciwnikiem może być w tym momencie tylko Ukraina, tak? To jeśli przyjąć, że ich najczęściej spotykana artyleria ma zasięg w granicach 40 km, ale nikt nie stawia tak cennej rzeczy jak armata lub wyrzutnia rakiet na samej linii okopów, regulaminy wschodnioeuropejskie przewidują cofnięcie o 1/3 zasięgu do tyłu. Czyli jeżeli ma 40, to cofają około 12 km do tyłu i tam dają rejon manewrowania artylerii, w którym się porusza co jakiś czas, ma wyznaczone stanowiska i jeżeli ma działać, to ta artyleria wykonuje ostrzał, zmienia stanowisko, przygotowuje się do kolejnego zadania ogniowego. Czyli mamy odległość od linii styku wojsk możliwych, czyli przyjmijmy od umownej linii granicy. To jest 40 minus 12. Mniej więcej w tym przedziale 24, 28 do 30 km odsunięte są właściwe, przewidziane do użycia siły rosyjskie lub też separatystów, lub też inne, gdyby Białorusini chcieli zadziałać, od linii granicy. A tak naprawdę to jeszcze jest głębokość tego rejonu, w którym oni się znajdują, poruszają, ile mają dróg wyznaczonych do czego. Więc przestrzeń do 100 km od granicy, nasycona wojskiem, można uznać, że jest to przestrzeń w rejonie rozmieszczenia w pasie nadgranicznym. Tak to mniej więcej umownie można przyjąć. Teraz tak. Były scenariusze, że atak na Kijów, wiemy jedno. Rosjanie pamiętają 97 rok, rajd na Grozny. To im się nie opłaca, a płaczące rosyjskie matki to nie jest to, co propaganda Kremla chciałaby widzieć. A walki w mieście zawsze generują skokowy wzrost strat w ludziach i w sprzęcie. Raczej woleliby omijać duże ośrodki miejskie, które byłyby izolowane.
Więc atak na Kijów jako taki, na dzień dobry, nie bardzo jest Rosji potrzebny, bo był generował duże straty. Kijów jednak jest miejscem, gdzie jest władza i tak dalej, więc pewnie woleliby od środka spowodować zmiany tejże władzy, oddolne działania zwolenników prorosyjskiej linii i tak dalej, i tak dalej. Tu pewnie byłoby działanie kombinowane. Potem mówimy o tym wielkim mieście na wschód od Kijowa, Charków. Dobrze, tak? I cały ten rejon przemysłowy, jak najbardziej jest on ciekawy do odcięcia, ale wszystko zależy od tego, jaki jest właściwie rozumiany cel możliwych działań Rosji. Jeżeli pełnoskalowy i zmiecenie pojęcia niepodległej Ukrainy i przejęcie całkowite najważniejszych jej ziem, gdzie są zarówno surowce naturalne, jak i przemysł, to trochę tego wojska jeszcze jest za mało. Więc za najbardziej prawdopodobny, ja uznaję, odcięcie tak zwanego Zaporoża. Czyli rzeka Dniepr może się stać nową granicą tego, co zostanie z Ukrainy, jeżeli dojdzie do wojny. To, co na wschód od Dniepru, pozwalające jednocześnie na lądowy kontakt bezpośrednio z Krymem i cały tamtejszy przemysł jest głównym celem gospodarczym i ekonomicznym możliwych działań Moskwy. Cele polityczne to jest marginalizacja, wasalizacja, jakby to nie nazwać, i można to osiągnąć nie tylko poprzez tą wojnę, ale również z wykorzystaniem tych dwóch zbuntowanych republik, wciskając je na siłę jako nadal będące w składzie Ukrainy, ale autonomiczne i takie, które mogłyby na przykład absolutnie blokować wszystkie wysiłki Ukrainy celem przystąpienia do NATO, bo wymagałaby na przykład zmieniona ukraińska konstytucja zgody wszystkich autonomicznych regionów. Więc różne kombinacje mogłaby tutaj Moskwa uskuteczniać. Ale patrząc na wprost, w najbardziej prosty sposób, Zaporoże z przemysłem i lądowy korytarz do Krymu są tym, co najbardziej jest potrzebne Rosji, ale żeby to było sukcesem, musi to być szybko, przy małej liczbie ilości strat i z jak największym oddolnym poparciem tamtejszych mieszkańców. Chciałeś coś powiedzieć. Tak. Chciałem się upewnić, czy to nie jest czasem tak, że do NATO nie może wstąpić kraj, który ma jakiś otwarty konflikt? Nie może. Kraj, który nie ma uregulowanego statusu swoich granic. W tej chwili nie ma takiej możliwości ze względu na dwie zbuntowane republiki. Brak, to się nazywa delimitacja, pełnej delimitacji granic z Rosją, z Białorusią. A w przypadku tego, że został zabrany Krym, no to już w ogóle nie ma o czymś takim mowy. Tak? Czyli dalej tam idąc. Nawet nie trzeba zmieniać ukraińskiej konstytucji, bo po prostu NATO Ukrainy nie weźmie. Ale należałoby się zabezpieczyć, gdyby nagle się okazało, że Ukraina oficjalnie rezygnuje z zabranych jej ziem, dokonuje zgłoszenia delimitacji granic do sekretariatu ONZ-u w Nowym Jorku. Przecież jak czapka. Rozumiem. To rzeczywiście prawdopodobne. A słuchaj, taki scenariusz, który mi osobiście się bardzo mocno kroi w głowie, ze względu na to, że jak tylko ta cała impreza się zaczynała tak pod koniec zeszłego roku, to na Ukrainę wrócili politycy, którzy, między innymi były prezydent, wprost oskarżany o zdradę. Janukowicz. Tak, o zdradę, o kolaborację z ruskimi i tak dalej. I on czy ja kilka zdań wcześniej mówiłem o oddolnym ruchu wsparcia? No właśnie, przy czym się zastanawiam, że ten oddolny ruch wsparcia nie mógłby oznaczać wprost próby oskarżenia obecnych władz Ukrainy o to, że to jest przez nich. I zmiany władzy na marionetkę, na przykład na Janukowicza. I tak jak teraz obecny prezydent jest prozachodni, to tamten by powiedział, że jest prorosyjski i może by się stał takim baćkom 2.0 nawet. Ale to jest oczywista oczywistość, że tak by się stało. Podam ci konkretny przykład ostatnich dni. Federacja Rosyjska, bo taka jest oficjalna nazwa tego państwa, ma swoją Radę Bezpieczeństwa. Jest jej przewodniczący, jak w każdym tego typu ciele.
pan Popow. I on mówi, że Amerykanie zwiększyli swoją obecność wojskową w Europie o 30% i zrobili teraz takie zgrupowanie 60 tysięcy żołnierzy, 200 czołgów i 150 samolotów. I to jest groźne dla Rosji. I to mówi ktoś, kto zanim te 60 tysięcy według nich się pojawiło w Europie, to on nad granicą jednego z europejskich państw postawił prawie 180 tysięcy żołnierzy, prawie 300 samolotów, nie licząc śmigłowców ponad setki i grubo ponad 1000 czołgów i wozów opancerzonych. I on mówi, że coś, co jest ułamkiem tej liczby, jest dla nich groźne. Więc to jest oczywiste, że każdy będzie winny w komunikacie rosyjskiej propagandy, tylko nie Moskwa. No tak. Pretekst zawsze znajdą, bo tutaj agresor pokazuje szczupłe w porównaniu i w dodatku głównie lekkie siły, prawda, amerykańskie, które stacjonują na terytorium krajów należących do tego sojuszu, a nie poza, bliżej nich, jako czynnik agresywny i wpływający destrukcyjnie na bezpieczeństwo Rosji. Czyli to jest... To śmieszne. No tak, ale generalnie wydaje mi się, że kłamstwo takie w żywe oczy to jest coś, co w ogóle w polityce ostatnio jest bardzo często. Specialité de la maison de Russia, tak bym powiedział. Jest, to w takim razie zastanawiam się, jakie pochodzenie ma pewien premier o ksywie Pinokio. Może właśnie, ale nieważne. Skupię się na razie na innych rzeczach. Tak, skupmy się na innych rzeczach. Słuchaj. Właśnie, teraz pozwolisz, uzupełnię a propos tego Zaporoża. Absolutnie w tym czasie Ukraińcy, bynajmniej nie spodziewam się, żeby obniżyli gotowość swoich jednostek w tym czasie. Wręcz są filmiki, że dostarczyli podstawową, masową broń przeciwpancerną naprawdę na pierwszą linię możliwą. Więc tutaj utrzymują ten tak zwany alert wysokiego poziomu. W międzyczasie do Polski przybyły pododdziały dwóch słynnych lekkich jednostek szybkiego reagowania Armii Amerykańskiej, czyli 82. i 101. Dywizja Powietrzno-Desantowa. Wczoraj dowiedziałem się, że kolejna jednostka będzie detaszować tutaj swoich żołnierzy, czyli 10. Dywizja Górska. Dostałem dzisiaj nieoficjalną informację, że oni już są w rejonie Arłamowa, czyli kolejna duża jednostka swoich żołnierzy, ale ważne, jednostka lekka, również na wsparcie sojusznika, jakim jest Polska i całej wschodniej flanki, jest w jakiejś części tutaj przerzucana. Więc ta deeskalacja absolutnie nie ma w tej chwili miejsca. No w tym momencie to jest jakby deeskalacja ze strony Stanów Zjednoczonych. Tylko że tam to są raczej symboliczne liczby, typu 1000-1700 żołnierzy. No tak, ale wiesz, patrząc na jakość, a nie ilość, może tu być rzeczywiście, znaczy to jest rzeczywiste, poważne wzmocnienie naszych sił na wschodniej flance Polski. Idąc dalej, jeżeli obawy Niemców, z którymi miałem możliwość tej swobodnej dyskusji, są realne, to w dniu dzisiejszym, czego jeszcze nie słyszałem, nie widziałem, ale mogło być ogłoszona ewakuacja niemieckiej ambasady z Ukrainy. Ambasady brytyjska, amerykańska już się ewakuowały. O niemieckiej tego nie słyszałem, ale może wspólnymi siłami będziemy mieli możliwość ustalenia pewnych rzeczy. To może być bardzo ważny czynnik wskazujący na prawdopodobieństwo tegoż konfliktu, z sytuacji, kiedy oni przez półtora miesiąca najprawdopodobniej gazem z Nord Stream 1 uzupełnili swoje rezerwy strategiczne gazu. Mówimy o Niemczech, tak? Mm-hmm, ale słuchaj, bo ty mówiłeś o... nie ma żadnych informacji na razie o tym, żeby się ewakuowali. To jest informacja... Jeszcze ich nie ma. Ale... Jeszcze nie ma. Słuchaj, bo mówiłeś, że tam pojawiali się, jakby że oni ściągali ludzi, którzy znają język polski. Czy to znaczy, że Niemcy uważają, że będą jacyś uchodźcy z Polski? Że Putin zaatakuje nie, Polskę? Ale no, Słowacja zachowuje się bardzo dziwnie i prawdopodobieństwo oporu przy przesyłaniu zaopatrzenia lub czegokolwiek innego
przez Słowację jest wysokie. Polska jest pod tym względem bardziej odporna na argumenty Kremla, gdyby były, i ma też o wiele większe możliwości transportowe i przepustowość, większa liczba przejść granicznych i tym podobnych, żeby można było ewentualne zaopatrzenie tam wysyłać, uchodźców przyjmować, tak? Więc oficerowie łącznikowi różnego rodzaju służb będą potrzebni do bezpośredniego, stałego kontaktu z tymi, którzy mogą być to zaangażowani, czyli w tym wypadku jak najbardziej służby polskie, służby ukraińskie, gdzie na Ukrainie zarówno rosyjski, jak i ukraiński jest na bieżąco potrzebny w tych kontaktach, tak? To jest to, więc oprócz tego, bądźmy szczerzy, będzie musiał być jakiś nadzór nad tym strumieniem, możliwym strumieniem uchodźców i próba odsiewania tych, którzy wykonują w tym całym tłumie zadania rozpoznawcze, wywiadowcze czy dywersyjne, a tych, którzy są zwykłymi, rzeczywistymi uchodźcami. Ponadto nawet odsianie ludzi, którzy mogą się przydać do wzmocnienia potencjału obronnego nowego państwa gospodarza, też może być ważne, tak? A państwo gospodarze, zgodnie z przepisami unijnymi, będziemy my, bo to pierwszy kraj... Nie unijnymi, tylko prawa międzynarodowego, prawa konfliktów zbrojnych w tym momencie, tak, będziemy my. I tutaj pojawić się może prawdziwe pojęcie uchodźca. Tak. Słuchaj, podkreślając, że ja nie jestem za tym, żeby ludzi z Ukrainy zostawić bez pomocy, broń Boże, tak jak dobrze powiedziałeś, to będą prawdziwi uchodźcy, ale mając na uwadze to, co powiedziałeś, że wśród nich mogą być chociażby dywersanci, FSB nie śpi, a niedawno dziwnym przypadkiem wyleciała w powietrze fabryka materiałów wybuchowych w Polsce. To nawet ja jako cywil się domyślam, że materiały wybuchowe w czasie wojny to potrzebne są. No to chciałem się zapytać, czy po pierwsze, twoim zdaniem, polskie służby będą w stanie powstrzymać taką rzeszę uchodźców? Będzie szła w miliony. PiS-owcy ostatnio na gwałt szukali milion miejsc dla uchodźców, milion, i to takich kompletnie nieprzystosowanych, jak hotele, domy studenckie, czyli wygląda na to, że będzie chaos. No i właśnie, może znaczy, na razie... Słuchaj, po pierwsze nikt nie mówi o tym, że granica musi być otwarta i wpuszczany jest każdy, tak? Bo no bezpieczeństwo kraju naszego jest przede wszystkim i nade wszystkim. Więc zakładam, że oficjalnie granica z Ukrainą zostanie wtedy zamknięta. Czekaj, dopytam. Będzie uszczelniona. Według ciebie powinna być zamknięta i uszczelniona? To jest standardowa procedura. No właśnie. Słowo klucz. Standardowa procedura. Wiesz, dlaczego spytałem? Wszędzie. Bo moim zdaniem... To nie tylko u nas. Wszędzie. Ja to rozumiem. A spytałem dlatego, bo pamiętałem, wiesz, pamiętam te nasze filmiki jeszcze z przygotowania do wojny. Boże, pół roku temu to wydawało się całkowicie nierealne. Jak to się pozmieniało. I tam właśnie też mówiłeś, ja to potem potwierdziłem, że rzeczywiście to jest całkowicie normalna procedura zamykania granic. A spytałem dlatego, bo idę o zakład, że PiS-owcy będą wpuszczać jak leci i tej granicy nie zamkną. Zobaczysz. No, wpuszczanie jak leci jest niebezpieczne, wie to każdy. Ponadto narastająca w polskim społeczeństwie od dłuższego czasu frustracja z powodu tego, że chociażby Polaka się przyjmuje do pracy, dostaje o wiele gorsze warunki niż pracownik z Ukrainy, niż Ukrainiec, ponieważ tam nawet zatrudnianie na pół etatu wymagane jest, aby było naliczane od pełnej kwoty etatu podstawowego najniższego. Więc doszło w jakimś stopniu w branży produkcyjnej i usługowej do tego, że polski pracownik jest szykanowany względem pracownika ukraińskiego. Więc jest tutaj duża frustracja wśród ludzi, których znam. A ja się obracam wśród zwykłych robotników wykwalifikowanych, nie wiem, spawacze, lakiernicy, ślusarze i tak dalej. Mam z takimi ludźmi kontakty. I tu ta frustracja jest mocna, widoczna i uzasadniona. Nie da się ukryć. Uzasadniona, więc wpuszczanie jak leci i nakładanie przy pogarszającym się stanie polskiej ekonomii kolejnych dodatków
do płacenia takich samych jak obywatelom polskim, osobom, które nie są obywatelami Polski i nie mają prawa stałego pobytu, będzie generowało kolejne konflikty społeczne. I Polska nie może sobie pozwolić od tak na obciążenie systemu socjalnego dowolną liczbą nowych ludzi. Słuchaj, tylko dla co innego, jeśli jest... oni zasilają system pracy w Polsce, a co innego, kiedy obciążają system socjalny. Są dwie różnice. Tylko dwie dlatego, rzeczy. Że coś jest bez sensu, to nie znaczy, że politycy tego nie zrobią. Jeszcze raz podkreślę, szukają miliona miejsc dla uchodźców. I ja tylko podkreślę, że uchodźca i imigrant ekonomiczny to nie to samo. I nie liczmy na to, że ci ludzie zaczną jakoś szybko pracować. Znaczy jest takie coś, że jeżeli liczba diaspory danej mniejszości przekracza 14% populacji danego kraju, siłą rzeczy samoorganizują się i próbują uzyskać reprezentację polityczną, niezależnie od tego, czy posiadają do tego prawo. I niestety polskie służby w interesie, dobrze rozumianym interesie Polaków, w kolejności Polaków, potem Polski, muszą bardzo mocno pilnować tego zagadnienia. Dam przykład. Spójrzmy na Liban. Obozy dla uchodźców palestyńskich są terenem pilnowanym, strzeżonym, nie pozwala im się organizować i nie pozwala im się brać czynnego udziału w życiu politycznym Libanu. Nie mają paszportów libańskich. Natomiast to, co się im udało, ze względu na specyfikę wszystkiego, to jest działalność polityczna partii Hezbollah, która jako taka występuje po wielu stronach granicy i ta partia reprezentuje również ich interes w Libanie, chociaż nie mają oni oficjalnie swojej reprezentacji politycznej. Tak? Więc patrząc na tego typu przykłady, żaden kraj nie chce pozwolić na to, żeby zalewająca go fala uchodźców spowodowała zmianę w konstrukcji ładu politycznego tego państwa. I to jest nasz obowiązek. Maciek, o ile ja się z tobą w 100% zgadzam, że tak powinno być, o tyle informacje, że pisowcy chcą tych uchodźców umieszczać między innymi w hotelach, domach studenckich, domach pomocy społecznej i tak dalej, jestem przekonany, że ich plan jest w jawnej sprzeczności z tym, co powinno być. To może dojść do poważnych niepokojów w Polsce na tym tle, jeżeli to będzie nieprzemyślane i niekontrolowane. I założę się, że dojdzie. Rosyjska siatka wywiadowcza skorzysta z każdej możliwej okazji, aby wywołać niepokoje z tym związane. Drodzy Państwo, co gorsza, no jest niestety, może pamiętacie, był vlog jakiś czas temu, który zakładał taką właśnie obrót sytuacji. Jeszcze to było na długo, zanim pojawiły się przesłanki, że właśnie pisowcy raczej będą wpuszczać jak leci, raczej nie będą kontrolować i raczej będą znaczy, tu jest jeden, umieszczać Krzysiu, gdzieś jest jedno podstawowe kryterium, które powinno być zastosowane przy kontroli wchodzących na granicę uchodźców. Skąd są? I to ukraińskie służby będą musiały dostarczyć potwierdzenia tego, że są to osoby z terenu objętego walkami. A nie, że walki są na Zadnieprzu, a do nas chce spieprzyć mieszkaniec Lwowa. Tak? Bo bezkrytyczne przyjmowanie każdego tym właśnie mogłoby się skończyć. A my możemy postawić twardy warunek, że dotyczy to tylko osób, których domy, centrum życia ich zostało na terenie objętym walkami. I wszystko na ten temat. I nikt nie będzie mógł zarzucić Polsce niczego złego w jej działaniu wtedy. Jeszcze raz podkreślę, że w 100% się z tobą zgadzam, jak powinno być. Natomiast wyrażam opinię, że tylko dlatego, że coś jest bez sensu, to wcale nie znaczy, że politycy tego nie zrobią. A biorąc pod uwagę nazwijmy to,
dotychczasowe działanie rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz to, co w tej chwili wyczynia, przesłanki, jestem przekonany, że postąpi inaczej i dlatego chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo jestem przekonany, że postąpią no, na szkodę narodu polskiego i kraju. Zobaczymy, jak będzie. Oby w ogóle nie było tego ataku. Oby się zrealizował scenariusz 2%. Obym się mylił co do tego, że może niestety, jak to mój kolega obrazowo mówi, ebnąć. Oby nie ebło. Ja ci powiem tak. Ja mam jeszcze inną teorię. Moim zdaniem 72 godziny to za długo. Znaczy za krótko. Zwracam uwagę na to, że Chiny są bardzo poważnym graczem. Igrzyska kończą się 20. 4. 20 chyba jednak. A weź sprawdź. Właśnie też się to zdziwiłem. Teraz musimy. Byłem no było to wszystko na 20. Byłem pewny też, że się kończą 20, a się kończą 24. Ceremonia zamknięcia i ceremonia za... ceremonia zamknięcia Igrzysk Olimpijskich 2022. A przepraszam. 20 lutego. 20 lutego. Przepraszam. No to okej. Okay. No to by się zgadzało. Natomiast ja i tak... No ale dzisiaj tutaj... jest 17, 18, 19, 20. Zgadzałoby się. Natomiast Maciek, mi się jeszcze jedna rzecz w głowie rodzi, a mianowicie Tajwan. Wiesz, nauczyło mnie życie, może nie za długie, 40 mam na karku. Gdzie psy szczekają w jednym miejscu? Tak. Co innego się może wydarzyć? Chiny i Rosja są sojusznikami. I tak, mówimy teraz o sojuszu niedźwiedzia i smoka. Tak. I teraz niedźwiedź rosyjski, smok chiński. Chiny potrzebują Tajwanu, Chiny chcą Tajwanu. Ale przez to, co Tajwan produkuje i zaopatruje większość świata w te chipy, z tą technologią, zajęcie Tajwanu nie będzie bez echa. Tak, dokładnie. I teraz zobacz, co się dzieje. Gdyby Chiny zrobiły względem Tajwanu tak, jak teraz robi Putin względem Ukrainy, czyli w sposób widoczny by się tam coś działo, to jestem przekonany, że cały świat starałby się Chiny powstrzymać. Natomiast teraz oczy świata Zachodu patrzą na Ukrainę. Nawet grupa lotniskowca jest tutaj w pobliżu. I jak teraz Chiny zaatakują i zrobią coś bardzo szybko, metodą faktów dokonanych, zajęcia, no to na pewno będzie dużo, dużo łatwiej niż gdyby nie było to znaczy tak, tej dywersji z tego, co się politycznej. Orientuje... Z tego, co się orientuję, to lotniskowcowa grupa zadaniowa jest bojowa na Morzu Śródziemnym i tak samo jest lotniskowcowa grupa bojowa w rejonie Morza Południowochińskiego. Jest. Więc akurat tych lotniskowców zwanych... Oni mają chyba 5 tych grup, nie? Mają pod dostatkiem. To zależy. Generalnie rzecz biorąc, jest pewien system rotacji. Tyle i tyle lotniskowców jest... użyciu operacyjnym, tyle przechodzi remonty różnego rodzaju, więc 5 do 7 grup są w stanie mieć w bardzo szybkim czasie do użycia. Każda z nich ma lotnictwo sumarycznie silniejsze niż jednostkowe lotnictwo RP. No to oczywiste, no nasze lotnictwo to podobno już takie bardziej muzealne jest. Tak słyszałem. I podobno F-14 są takie... 16. 16, przepraszam, są kanibalizowane, że z części z jednego wyciągałem do drugiego. Coś tak słyszałem. To kiedyś tłumaczyliśmy, o co w tym wszystkim chodzi, bo polski system logistyki odstaje od tego, co jest standardem w Stanach. U nas chcą, żeby wracało to, co wzięto z egzemplarza numer 101, to żeby wróciło do egzemplarza 101. Tak? Tymczasem Amerykanie pobierają od 101, egzemplarza 101, idzie do naprawy, biorą pierwszy gotowy z spółki, wkładają do 101 i on już tam ma być, jest teraz na nowo przydzielony tu. A u nas nasze systemy logistyczne, nie, to lepiej poczekajmy, pożyczmy ze 102, ale potem jak przyjdzie tamten z naprawy, a przez to, że nasi chcą, żeby wracał dokładnie ten, a nie taki sam,
powoduje, że wszystko się wydłuża i ilość sprzętu w pełni zdatnego do użycia nie jest taka, jak być powinna. Okej. Słuchaj, wróćmy do Ukrainy. Czyli rozumiem, że najbardziej prawdopodobny scenariusz według ciebie to jest taki, że chapsną kawałek Ukrainy i zaczną destabilizację reszty kraju. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, w każdym ze scenariuszy chcą podmienić władzę na Ukrainie na taką, która jest im powolna, a najbardziej by ich interesowało zrobić to wszystko w taki sposób, aby Rosja nie musiała w przyszłości wykładać pieniędzy na funkcjonowanie tego, co z tego wszystkiego zostanie. Niech to się budżetuje samo. Jakie jest według... I muszę tu jeszcze rozbudować o jeden wątek, ponieważ patrząc ogólnie z góry na mapę tego wszystkiego, mamy na południu Morze Czarne, które w tej chwili jest dla Ukrainy mocno zblokowane przez tamtejsze zgrupowanie floty czarnomorskiej wzmocnione innymi jeszcze jednostkami nawodnymi i podwodnymi oraz lotnictwem. I na północy z kolei mamy wojska stacjonujące na Białorusi oraz białoruskie plus armię rosyjską, a na wschodzie tego jeszcze dwie zbuntowane republiki, tak? Tak. Upraszczając, powiedzmy, wybrzeże morskie to jest południe, cała reszta to jest szeroko rozumiana północ tego wszystkiego. I mnie i kolegów uderzało to, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować wystarczająco dużej liczby zasobów logistycznych, zwłaszcza w zakresie MPS-u, materiałów pędnych, smaru, dopiero potem kwestii amunicyjnych. Tego nam brakowało. Widzimy, że sprzęt jest doposażany w beczki na dodatkowe paliwo. Zasięg czołgu z dodatkowymi, prawda, zbiornikami, w zależności od tego, w jakim terenie się będzie poruszał, to przyjmijmy, że to będzie między 300, a w boju mniej, 600 kilometrów. Tak? Dla wozów typu bojowy wóz piechoty, mniejszych, lżejszych, no to będzie bardziej te 600 kilometrów. Dla kołowych nie mniej niż 600, do 800 może nawet być. Tak? I na tej jednej jednostce napełnienia są w stanie pokonać naprawdę duży kawał terenu. Ale zabraknie im tych dostaw paliw. Skoro nie możemy znaleźć tego zaplecza oraz sił, które byłyby w stanie to paliwo na pierwszą linię dostarczyć, no to trzeba go szukać. Gdzieś ono być musi. To jest nowoczesna armia organizacyjnie i wiadomo, wiedzą, że bez zaplecza, bez logistyki za długo nie podziałają, tak? Więc możesz szukać gdzie? Na wschodzie? Zagadnienia? Tak, teoretycznie. Im bardziej na wschód, tam musi być, jak to mawiali co niektórzy w filmie, cywilizacja. I gdzieś na pewno, nie wiadomo czy odpowiednio blisko, to paliwo gdzieś jest. W małych albo dużych składach. No ale to jest oczywista oczywistość. No a gdzie jeszcze? Bo gdzieś musi być, jak go nie ma na północy. Na zachodzie, no na zachodzie jest przeciwnik. No można wjechać do jego składnic i tak dalej, się pożywić tym paliwem, zaplanować, ale anuż zrobią dywersję i wysadzą, zanim stracą ten teren. Nie można sobie tego założyć, że przejmą tak jak chcą. No to zostaje południe. No ale na tym południu też tego zbytnio nie widać. No i tutaj stawiamy na to, że całe te zapasy są zgromadzone na okrętach oraz statkach cywilnych, które zostały zaprzęgnięte przez flotę czarnomorską do wsparcia i bardzo prawdopodobne jest wykonanie tylko i wyłącznie działań pozoracyjnych na samym Krymie, natomiast na wschód od Krymu całe wybrzeże w kierunku tych samozwańczych republik zbudowanych może być przedmiotem wielu, niezbyt dużych desantów na wybrzeżu morskim, skąd oddziały wydzielone lub też oddziały rajdowe, kierując się na północ, będą torowały drogę kolumnom zaopatrzeniowym, które zostaną wypuszczone z tych statków. Nie można znaleźć czegoś, ale nie jest powiedziane, że nie da się tego ukryć. No niestety, satelitarny monitoring, tudzież rozpoznanie powietrzne z dronów pokaże statek, ale nie to, co jest w statku lub w okręcie,
który ma zadania głównie logistyczne lub zaopatrzeniowe. Bardziej to będzie widać na starszych wariantach okrętów desantowych, ale też nie wszystko. I tego typu kombinowana operacja wydaje się być cwana bardzo i możliwa. Jakie według Ciebie jest prawdopodobieństwo wariantu, bo to był ten wariant najbardziej optymistyczny, czyli biorą sobie kawałek Ukrainy. Rozumiem, że są też inne, ale chciałbym teraz przeskoczyć do najbardziej pesymistycznego, czyli zabierają sobie kawałek Polski, może całą Polskę. W końcu w telewizji... Polski? Tak, na przykład ten Przespyk Suwalski. Było to... Dlaczego tak. To pytam? To nie jest tak całkiem bez sensu. W nie telewizji wierzę. Państwowej rosyjskiej był taki plan pokazywany. Nie wierzę, że w telewizji państwowej cokolwiek się plan, działo... Czy to też masz na myśli scenariusz ćwiczeń, sojusznicza stanowczość, jakie odbywają, czy tam chyba jeszcze, się na Białorusi. To nie jest plan walki i ataku przedstawiony przez Rosjan. To trzeba bardzo dobrze na to patrzeć. Jest to zwrócenie uwagi na to, co jest Rosji niewygodne oraz Białorusi. Natomiast to był hipotetyczny scenariusz ćwiczenia. Okay. To jest pewna różnica. Dobra. To... I teraz tak, nie przypuszczam, aby władze Rosji były w takim stanie ducha i intelektu, żeby chciały zaatakować kraj NATO. A jakby zaatakować? Nie mają w tym żadnego racjonalnego interesu. Zarabiają potężne pieniądze na zwyżce surowców. Przez ostatnie lata, rok rocznie Rosja akumulowała, to znaczy brała od własnych producentów oraz kupowała na zewnątrz potężne ilości złota. Presja na możliwy konflikt spowodowała, że nie tylko surowce energetyczne, ale również złoto bardzo mocno podnosi swoją cenę, tak? Tak. Chiny skupiły w tym momencie ponad połowę światowych zasobów zboża, tak, i mają je pod swoją kontrolą. Wiadomo, że tam, gdzie się pojawiają rzesze uchodźców i tak dalej, gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na proste, jakby to powiedzieć, jedzenie. Prosty prowiant, jedzenie i tak dalej. I zboże oczywiście będzie znowu zyskiwać na wartości. Więc w tym momencie Chiny będą znowu rozgrywającym w tym zakresie. I ja to wyliczałem w innym vlogu. Potężne pieniądze Rosjanie zarabiają na całej tej awanturze wzdłuż granic Ukrainy. Według niemieckiego Handelsblatta 50 miliardów dolarów dodatkowo zarobionych w drugiej połowie roku na cłach i opłatach eksportowych z tytułu gazu i ropy oraz nie mniej niż 125 miliardów jako dywidenda do podziału, z tego lwia część przypadnie dla państwa, a oprócz tego już mówimy o półtorej miesiąca nowego roku i wygenerowanie kolejnych nastu co najmniej miliardów dolarów z tego tytułu. Więc oni na tym zarabiają na samym strachu. No właśnie, więc pytanie... Po co iść dalej, skoro im powinno zależeć na utrzymywaniu strachu? I tu być może niestety, być może Rosja, a raczej prezydent, zaszedł o jeden krok za daleko w tym, co mówił i w tym, co robił. I może być w tej chwili niewolnikiem swoich poczynań w oczach swoich najbliższych współpracowników, a to są w tej chwili tak zwane siłowiki, czyli zwolennicy silnej władzy, silnej ręki i resortów siłowych. I tu się ja poważnie obawiam tego, że presja tego otoczenia, może nie najinteligentniejszego, ale cwanego, może być tym, wobec czego prezydent Putin będzie miał alternatywę. Albo tracę władzę, albo minimum ograniczają mi ją, bo niestety okazałem się być słaby, wycofując się z tego, co robię, albo muszę iść w zaparte do końca. Nie ryzykuję konfliktu
nuklearnego, bo ryzykuje tylko i wyłącznie konflikt klasyczny z państwem, od którego jest wielokrotnie większy, wielokrotnie silniejszy i który jest w stanie sobie podporządkować z wykorzystaniem dużej rzeszy rosyjsko-narodowościowych i językowych obywateli. Tak? No tak, już od jakiegoś czasu była akcja, wręcz powiedziałbym, masowego nadawania obywatelstwa rosyjskiego. Paszportów. Paszportów, tak. No, paszport obywatelstwo, jedno z drugiego wynika. Czy dobrze kombinuje, że cokolwiek się stanie, to pewnie się stanie pod pretekstem tego, żeby pomóc mniejszości rosyjskojęzycznej? Albo rosyjskojęzycznej, albo pod pretekstem tego, że Ukraina nie chce uznać niepodległości dwóch zbuntowanych republik. No tutaj wachlarz możliwości jest spory. Jakie według ciebie jest prawdopodobieństwo, że całą Ukrainę przejmą? Powiem tak, cała Ukraina to oznacza, że im bardziej na zachód Ukrainy, tym więcej nastawienia totalnie antyrosyjskiego i to oznacza długoletnią partyzantkę. To by związało na terenie może mniej niesprzyjającym niż Afganistan, ale w stopniu co najmniej takim, jak Afganistan wiązał siły radzieckie jeszcze wtedy. Owszem, znam opinię ludzi, że Ukrainiec jedno myśli, drugie mówi, trzecie robi. Wśród wielu Rosjan mają opinię jednego z najbardziej sprzedajnych i najbardziej dwulicowych narodów wchodzących w skład ich wielkiej słowiańskiej rodziny. Tak. I znam wielu, którzy jeszcze służyli w armii radzieckiej, na przykład ludzi z Republik Kaukaskich, to nikt z nich nie ma dobrego zdania na temat żołnierzy radzieckich narodowości rosyjskiej. Ukraińskiej. No, przepraszam, ukraińskiej, których uważali za, o ile tak zwany przysłowiowy czukcza, to był taki wioskowy idiota, kompanii idiot, o tyle Ukrainiec, to była najgorsza menda, który kumpel, kolegę z tego samego miasta potrafił podpierdzielić o to, że do niego przyszła paczka z jedzeniem, to szedł do starszych służb, do dziadowszczyny, żeby mu to zabrali, bo co z tego, że on to dostał, może by się nawet podzielił, ale pewności nie ma, więc lepiej, żeby nie miał nic, tak? Masakra. I to są opinie ludzi, których znam, z którymi mam na bieżąco kontakt, wielu z nich mieszka w Polsce, wielu mieszka w Niemczech, odsłużyli swoje w armii radzieckiej i tutaj ich opinia na temat żołnierzy, wtedy radzieckich, narodowości ukraińskiej jest bardzo zła. Jednak od 2014 to państwo się mocno zintegrowało, narodowość ukraińska się umocniła. Owszem, z bólem to stwierdzamy, że budowanie tożsamości na ludobójstwie Polaków na Wołyniu nie jest dobrą rzeczą, ale istnienie bufora pomiędzy nami a Rosją jednak dla Polski pożyteczne jest. I możemy mieć pamięć historyczną, która wyciska w nas łzy, ale musimy też być realistami i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Ukrainy jako takiej w racjonalny sposób nie wspierać. I to jest dla nas akurat trudne. Wielu ludzi nie potrafi się mentalnie do tego przestawić. Ja sam musiałem trochę ewoluować, ponieważ moja rodzina niestety na Wołyniu była ofiarą tego, co wyrabiało tam kupa. I pamięć o tym zawsze była, jest i będzie. Ale to są rzeczy ważne i ważniejsze. Rozumiem, to mądre, co mówisz. Czyli dobrze zrozumiałem, że raczej Rosjanie nie będą chcieli wziąć jakiejś całej Ukrainy. Nie jest im ten problem potrzebny. Lepiej to robić rękami reszty narodu, znaczy reszty obywateli państwa Ukraina, z których nie każdy jest Ukraińcem. Tudzież również tych, którzy są Ukraińcami, ale wolą się utożsamiać z Rosjanami. A jeśli chodzi, bo już powoli kończymy, natomiast jeszcze chciałbym, jeśli możemy zejść chwilę na politykę. Możesz odmówić. Próbuj. Jak twoim zdaniem zagra PiS? Bo Terlecki, to jest wicemarszałek Sejmu, stwierdził, że jakiś stan wyjątkowy albo stan wojenny w Polsce mogą przecież wprowadzić.
Pani Maciąg, która nie wiem, co ma ona w ogóle wspólnego z wojskowością, zaczęła mówić o budowaniu jakiejś drugiej linii frontu. To brzmi trochę tak, jakby PiS chciał stworzyć w nas, Polakach, przeświadczenie, że my jesteśmy realnie zagrożeni i na tym przeświadczeniu budować politykę. I ja się tego, nie ukrywam, bardzo boję, bo jestem przekonany, że po pierwsze to trafi na podatny grunt, a po drugie jest im to bardzo mocno na rękę. No, mogłoby się niestety okazać, że życie i okoliczności wciskają przegrywającemu zmagania o umysły i serca Polaków rządowi nowe możliwości wydłużenia stanu swej agonii. Na przykład tak bym to w stanie widział. Wyjątkowym nie można prowadzić wyborów. Ograniczenie przepływu ludzi, przepływu kapitału, informacji. To są narzędzia bardzo potężne. Tak. Ograniczenie swobód obywatelskich, przy czym godzina nie jest to wywołane czynnikiem internetu. Nie jest to wywołane czynnikiem wewnętrznym. Oni powiedzą, to nie my. My tylko zareagowaliśmy na zagrożenie u naszych granic. Tak? No właśnie. Tego się, powiem ci, że bardzo, bardzo realnie obawiam. No, powiedzmy, że to, co się w tej chwili dzieje w obozie Zjednoczonej Prawicy, powoduje, że Polska może stanąć jeszcze w tym wszystkim wobec konieczności przyspieszonych wyborów albo rządu typowo technicznego, mniejszościowego, gdyż pęknięcia w strukturze Zjednoczonej Prawicy, jak dla mnie, są coraz większe. No wiesz, jak minister Ziobro mówi o swoim szefie, panu Morawieckim, że popełnił historyczny błąd, to wiesz, ja generalnie z polityką mam mało do czynienia i nie chcę mieć poza komentowaniem, ale na przykład u mnie w organizacji, gdyby ktoś publicznie, jakiś dyrektor publicznie nazwał prezesa idiotą, zdrajcą, bo to się w sumie do tego sprowadza, to albo prezes by został wymieniony, albo dyrektor by został wymieniony. Najbliższe dni pokażą, co i jak, bo ty mówisz o pokłosiu wczorajszej konferencji prasowej. Tak, tak? Pana ministra Ziobry, tak. Sprawa dosyć jeszcze świeża. Tak, chodzi generalnie o pieniądze, którymi pan Morawiecki się już pochwalił, tak, a których nie będzie. No, przynajmniej na razie. No, ja wiem, że ty już popełniłeś vlog na ten temat. Tak. Ja w tej chwili studiuję ten komunikat, dokładnie komunikat TSUE w tym zakresie, bo jako frankowicz jestem jak dotąd zadowolony z pracy TSUE. Potknięcie zdarzyło się im przy dziwnej decyzji, bo ona nie jest, to nie jest decyzja typowo Trybunału, tylko jednego pracownika Trybunału, jeśli chodzi o kary za Turów. Jedna osoba to zrobiła, a nie skład orzekający o tych karach. I tutaj troszeczkę mnie zaskoczyli, natomiast to, co teraz się wydarzyło, muszę to dobrze przetrawić, przeczytać ten komunikat prasowy, żeby się do niego w pełni odnieść. Natomiast oceniam sprawę następująco. 770 miliardów słynne to była główna oś, wokół której PiS budował swoją zdolność do wygrania najbliższych wyborów. Dokładnie. Środki, które z tego tytułu miały pójść tam, gdzie oni by tego potrzebowali, żeby zyskać elektorat według siebie lojalny, są w tej chwili w zawieszeniu. Jeśli tego nie zrealizują, a po pierwsze mamy rozbuchane oczekiwania społeczno-socjalne, chociażby z tytułem podtrzymania tych już, które zostały przez społeczeństwo zdobyte, tak, albo mu przyznane. No, nie całe plus, społeczeństwo. Część. Tak, przez część. Elektorat socjalny. Plus konieczność nadrobienia zaległości, na przykład we wschodniej Polsce, jeśli chodzi o infrastrukturę i tak dalej, i niewywiązanie się z tych bardzo mocnych oczekiwań i, co najważniejsze, obietnic w tym zakresie, może spowodować, że upadnie cały wielki plan PiS-u na dokończenie tej oraz zyskanie kolejnej kadencji.
Czyli, jakby to ładnie powiedzieć, kryminologicznie, motyw jest, sposobność też jest. Zobaczymy, czy będzie wykonanie. Słuchaj, ostatnia kwestia, o którą chciałem spytać. Ale właśnie muszę ostatnią kwestię poruszyć jeszcze z tego tytułu, z tego zakresu. Nie zapominajmy o tym, że PiS ma świetnych ludzi od negatywnego PR-u Tak, niektórych i nawet znam niestety. zwalenie całej winy na wszystkich innych, a my próbowaliśmy, my chcieliśmy. Wina Ta Tuska. retoryka, tak, i ta retoryka znana też z czasów PRL-u, bądźmy szczerzy, bo zwalało się winę nawet na amerykańską stonkę na naszych No ziemniakach, tak? zrzucali cholery z bombowców przecież. Tak, Wszyscy no widzieli. to jednak może wydłużyć tą agonię na dosyć długo jeszcze. Słuchaj, chciałbym tak jak na początku spytałem ciebie o kwestię tych uchodźców, co powinno być zrobione, żeby potem zweryfikować, co ewentualnie będzie zrobione, czyli rzeczywistość, a to, co powinno być. Chciałem spytać o kwestie właśnie takie, co PiS w twoim zdaniem ma prawo zrobić. Nie co może zrobić, co jest prawdopodobne, tylko co ma prawo zrobić. To pytanie, powszechna mobilizacja. Mają prawo coś takiego zrobić według ciebie? Są podstawy? W ustawie o obronie Rzeczpospolitej są dokładnie wskazane przesłanki ku temu, żeby można było coś takiego zrobić. Osobiście oceniam, że brak będzie tego typu podstaw tak długo, jak walki nie będą w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy. Czyli dopóki nie będą próbować wziąć większej części Ukrainy, to nie ma podstaw. Tak uważam. Dwa. Nie trzeba zaczynać od razu od mobilizacji, która zostałaby oczywiście okrzyknięta działaniem wrogim Rosji, niezależnie od tego, gdzie ona by miała miejsce. Od tego są ogłaszane ćwiczenia i w drodze ćwiczeń rezerwy, rozwinięcie mobilizacyjne odpowiednio dużego zakresu jednostek wojskowych jest do przeprowadzenia w sposób niewzbudzający całkowitej paniki. Taką chociażby decyzją jak powszechna mobilizacja. Również w społeczeństwie. Dalej, Tak. stan wojenny albo jakiś inny stan nadzwyczajny, wyjątkowy na Stan przykład. nadzwyczajny. Też muszą zaistnieć odpowiednie przesłanki ku temu. Ćwiczone już to było w Polsce, czyli prezydent, Sejm, odpowiednia ilość godzin na to wszystko, żeby to wszystko we właściwy sposób zrobić i ogłosić. Też muszą zaistnieć odpowiednie przesłanki. No ale I okej, skoro. jeszcze jest kwestia tego, czy miałoby to być na terytorium całego kraju, czy tylko na przykład na wschód od Wisły, ze względu na to, że potencjalne działania obronne obejmowałyby przede wszystkim tamten rejon, tak? No, tu jest wiele elementów, którymi można żonglować informacyjnie oraz legislacyjnie. Okej. No i ostatnie, jakieś kwestie związane przed z reglamentacją żywności, kartkami, cenami podstawowymi, blokadą cen na zasadzie takiej, że o tutaj spekulanci będą wykupować i żeby ludzie nie musieli tak drogo płacić. To znaczy tak, bez wprowadzania jakiegoś tam stanu nadzwyczajnego jest to niemożliwe w gospodarce rynkowej. Dopiero wtedy, kiedy takie coś zaistnieje. Okej. To ja na końcu tylko wyrażę nadzieję, że pogadaliśmy sobie i nic z tego nie będzie. Bardzo chciałbym się Tak. mylić i bardzo chciałbym, żeby Maciek się mylił. Bardzo chciałbym się mylić i naprawdę z chęcią wypiję drinka za swój błąd w analizie i interpretacji. Jak będziesz w Warszawie, daj znać. Mam pełną szafkę różnych alkoholi. Może być. Ja Mogę ze chętnie ci względu opuścić na gole ze szczęścia. mój drogi, ze względu na to, że zdarzyło się w moim życiu tak, a nie inaczej, zdrowotnie, to ja już teraz spożywam tylko i wyłącznie kolekcjonersko. Nie za dużo, to dlatego staram się dobrze. Dobre trunki też mam. Także serdecznie zapraszam. Bardzo ci dziękuję, Maćku. Z góry dziękuję za zaproszenie. A wam, nie no, zaproszenie zostało złożone publicznie, będziesz w Warszawie, to po prostu Oczywiście. dzwoń. Natomiast wam widzowie bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i jeszcze raz polecam kanał Maćka, kanał się nazywa Kapitan Lisowski. W pierwszej linii opisu macie do niego link, a w drugiej linii opisu macie vlog z taką pewną wizją nieprzyjemną dla Polski.
która zakłada, nazwijmy to, niefortunne posunięcia rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oby się, drodzy Państwo, to nie ziściło. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa! Pozdrawiam.